Bo skoro patriotyzm odwołuje nas do wspólnoty i mówimy o tym, co nas łączy, to nie pojawiło się jeszcze w naszej dyskusji dzisiejszej pojęcie ważne dla patriotyzmu, które i pan doktor, i jego środowisko długo przepracowywało i dyskutowało, czyli kategoria dobra wspólnego. Jak ono się ma do tego napięcia w patriotyzmu rozumianego, tego napięcia patriotyzmu jako posłuszeństwa i buntu? Dziękuję za zaproszenie. Pozwolą państwo, że ja rozpocznę od takiej osobistej dygresji, odwołującej się do tego, o czym mówiła pani profesor, o tym, że patriotyzm to jest miłość ojczyzny i też mówiliśmy trochę o tym, czym jest ta miłość. Ja bym chciał zadać pytanie, to czym jest ta ojczyzna? I spojrzeć nawet na swoją własną rodzinę i spojrzeć na swoich pradziadków, czworo pradziadków, spośród których jeden był austriackim urzędnikiem, który zginął w obężeniu Przemyśla w 1918 roku. Drugi był lwowskim mieszczaninem, a później oficerem Wojska Polskiego. Trzeci był takim lokalnym działaczem śląskim, polskim działaczem śląskim. A czwarty był w zasadzie Niemcem walczącym w armii cesarza Wilhelma. I kiedy mam sobie zadać pytanie, co jest moją ojczyzną, to nie jest takie proste pytanie, tak? Nawet tak patrząc historycznie, gdzie część rodziny właśnie z Lwowa, druga część rodziny ze Śląska. I teraz, kiedy ja się rodzę w latach 80., kiedy dojrzewam w nowym państwie już w ramach, powiedzmy, nie jestem rocznik 89, urodziłem się nieco wcześniej, ale powiedzmy taka pamięć jest już w trzeciej RP, no to zadaję sobie pytanie, co jest tą moją ojczyzną? I tutaj problem pojawia się taki, że polskie państwo w roku 89 powstało w takim historycznym momencie, kiedy to państwo narodowe zaczyna przeżywać trudności. Kiedy ono zaczyna się zmieniać, kiedy ono ze względu też na pewne procesy społeczne i gospodarcze, też w tym procesy globalizacyjne, zmienia swój charakter. To znaczy zaczęliśmy budować państwo i jego instytucje w momencie, w którym te instytucje zaczęły także w świecie zachodu przeżywać problemy. Czyli świat zachodu zbudował państwo i wkroczył w te dylematy, w te różne problemy już z gotowymi instytucjami. My zaczęliśmy wkraczać i budować państwo w latach 90., kiedy już te problemy były obecne w świecie. Więc żyjemy w takim, oczywiście dzisiaj mamy wojnę w Ukrainie i mamy wielki powrót w ogóle do idei państwa, no ale pytanie, czy to jest tylko taki przejściowy wybuch tej idei państwa, a tak naprawdę nie jesteśmy świadkami jakiegoś schyłkowej instytucji, chociaż oczywiście dopiero post factum będziemy mogli stwierdzić, że za 100 lat powiemy sobie, że no przełom XX i XXI wieku to był schyłek państwa narodowego, takie jakie powstało gdzieś na początku XIX wieku. I teraz, kiedy ja pytam swoich studentów, żeby sobie zadali takie pytanie, kim są i mieli zdefiniować swoją własną tożsamość, to oni odpowiadają, że są córkami, synami, są braćmi, siostrami, są studentami, są Małopolanami, są kobietami, mężczyznami. I w tych pierwszych, bo każe im pisać tylko pierwszych pięć odpowiedzi, w tej pierwszej piątce nie pojawia się w ogóle słowo Polka, Polak. Tak? I to jest dla mnie ciekawe, tak? że ta świadomość narodowa jest nieobecna w takiej mentalności moich studentów i to już od kilku ładnych lat. I ja nie mam wrażenia, żeby oni mieli poczucie, że ta wspólnota, bo to było powiedziane, że ta polskość jest czymś oczywistym, tak? Dla nich to jest abstrakcyjne. Że oni doświadczają pewnych problemów i jak myślą o dobru wspólnym, wracając do swojego pytania, to dla nich to dobro wspólne jest pojęciem może znacznie szerszym, bo te dobro wspólne się odnosi troszkę do wspólnych problemów. Jakie mamy dzisiaj wspólne problemy? Naszym wspólnym problemem jest dzisiaj wolność słowa, ale to jest problem, który nie dotyczy tylko Polski, ale całego świata, bo przecież korzystamy z mediów społecznościowych i żyjemy dzisiaj informacją o przejęciu Twittera przez Elona Muska. Tak? I czy co to oznacza dla wolności słowa, dla możliwości naszej ekspresji, czy w ogóle wyrażania wolności słowa. Kiedy mówimy sobie o naszym, nie wiem, o takich podstawowych rzeczach jak dobro żywnościowe, no to patrzymy, co dzieje się na całym świecie, tak? Czy gdzieś tam jest susza, bo przecież korzystamy z dóbr żywnościowych produkowanych na całym świecie. Nasze bezpieczeństwo i bardzo wiele różnych wymiarów zależy od tego, co dzieje się na świecie. Nasza pogoda, to, że mamy ocieplenie klimatu, zależy od tego, co dzieje się na całym świecie.
i w jakimś sensie to zależymy od tego, co dzieje się na świecie, ale też jesteśmy współodpowiedzialni. No 200 lat temu myślę, że nie było świadomości, że jesteśmy współodpowiedzialni za los indiańskiego chłopa, a dzisiaj wydaje mi się, że tak jest, choćby poprzez ruch Fair Trade. To jest nowe, ale to się coraz mocniej pojawia i możliwe, że dzisiaj moja studentka czy mój student w wieku 20 kilku lat czuje większą wspólnotę ze swoim rówieśnikiem 20-kilkulatkiem żyjącym we Francji i Hiszpanii niż z 60-letnim Polakiem, tak? Więc to pytanie, czym jest ta ojczyzna, bo co jest tym dobrem, które my mamy w sposób aktywny wspierać albo o które powinniśmy się troszczyć, no nie jest pytaniem banalnym. I teraz to może wydawać się zastanawiające z perspektywy środowiska, które reprezentuję, czyli Klubu Jagiellońskiego, kojarzonego raczej z pewnym wrażliwością konserwatywną, ale kiedy spojrzymy sobie na katolicką naukę społeczną, na to nauczanie które papieże proponują w zasadzie od lat 60., to kiedy czytam encyklikę Pawła VI Populorum Progressio z 1967 roku, on tam nie pisze o państwie. On pisze o jednostce i pisze o społeczności międzynarodowej. I kolejni papieże bardzo mocno odwołują się właśnie do jednostki i do wspólnoty rozumianej jako społeczność międzynarodowa, jako wspólnota ogólnoludzka, czy taka wspólnota człowieczeństwa. I oczywiście można traktować, że to jest przypadek, a może jest tak, że ten Kościół, który jest instytucją długiego trwania, i który widział narodziny państwa i może tak naprawdę zobaczyć koniec tego państwa, widzi, że ono się już w jakimś takim swoim głębokim namyśle, że ono się będzie zmieniać. I od 50 lat już stara się pokazać w tym swoim nauczaniu, że musimy nauczyć się funkcjonować może w innych już społecznościach niż społeczeństwa państwowe. To rodzi pewne problemy, tak? Bo ostatnio w ogóle debata publiczna żyła tym oceną reakcji papieża Franciszka na wojnę w Ukrainie, tym, że ta reakcja jest nieadekwatna, że on sobie w ogóle nie radzi z tym odniesieniem się do tego, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą, tak? W ogóle się nie odwołuje do tej rzeczywistości państwowej, tylko mówi o rosyjskich żołnierzach, ukraińskich żołnierzach, o uchodźcach, tak jakby państwa w ogóle nie istniały. Więc oczywiście to ma pewne słabości, tak? Jesteśmy w takim okresie przejściowym, kiedy te państwa wciąż istnieją, się do nich odwołujemy, ale może jest tak, że dzisiaj Polacy, i to jest, ja na to pytanie nie mam odpowiedzi, ono jest bardzo ciekawe, bo przecież Polska raczej nie jest znana z jakiegoś wysokiego kapitału społecznego, zaufania, zresztą zawsze jesteśmy krytykowani, jesteśmy na szarym końcu, jeżeli chodzi o kapitał społeczny, ale mamy jakiś specyficzny rodzaj tego kapitału społecznego, który sprawił, że przyjmując te ponad 1,5 miliona uchodźców, nie mamy obozów, a te osoby są traktowane jako de facto członkowie rodziny, przyjmowane pod dachem Polek i Polaków. I to jest ciekawe, tak? Dlaczego tak się stało? I też, czy to są przyjmowane osoby, właśnie pomagamy my jako Polacy, pomagamy Ukraińcom, czy nie? My jako, nie wiem, Janek, Krysia, Kasia, pomagamy Igorowi, pomagamy, nie wiem, jakiejś Lenie, Oksanie i tak dalej, tak? Czy pomagamy dlatego, że są Ukraińcami, czy pomagamy dlatego, że czujemy, że to jest młoda matka, ja sama jestem młodą matką i czuję, że potrzebuję pomóc. I to pomoc ma charakter, że ona jest, bierze się z poczucia człowieczeństwa, a nie z takiego poczucia, że teraz ja jako Polka czy Polak mam pewną powinność, żeby pomóc sąsiedniemu państwu, tak? Czy narodowi, tak? Ale rozumieniu w sensie takim państwowym. Więc wydaje mi się, że to jest taki ciekawy moment. I on każe zadać w ogóle wiele pytań o to, czym jest dzisiaj patriotyzm i co jest tym dobrym wspólnym, co jest tą podstawową wspólnotą odniesienia, czy faktycznie to jest wspólnota narodowa. Czy może jest tak, że dzisiaj musimy myśleć o tych wspólnotach szerzej, bo to jest moja wspólnota rodzinna, lokalna, tego, co jest blisko, ale tak naprawdę to też jest moja wspólnota z ludźmi w Ukrainie, ale to też jest moja wspólnota z ludźmi żyjącymi we Francji, w Japonii, w Indonezji czy w Brazylii. I Kościół katolicki, a to jest akurat bliska mi tożsamość, czyli właśnie katolicka nauka społeczna, w jakimś sensie podpowiada mi, że ta moja powinność, ta moje caritas, no nie powinno się ograniczać do wspólnoty narodowej, tylko do znacznie szerszej wspólnoty ogólnoludzkiej. Dziękuję.